Radio Super FM i Pogoń Sportnet.pl z dumą zapraszają na program Pogoń FM w drodze do Europy. W każdy wtorek po 19 na antenie Radia Super FM. Ciekawi goście, wspomnienia i analizy. Zapraszają Daniel Trzepacz i Sebastian Roszkowski. Kolejne wydanie audycji Pogoń FM w drodze do Europy we wtorkowy wieczór przed nami. Witamy bardzo ciepło i serdecznie. Daniel Trzepacz, PogońSportnet.pl i Super FM. Dobry wieczór. I Sebastian Roszkowski, Super FM. Daniel, dzisiaj Dzień Kobiet, więc wszystkim kobietom, które kibicują Pogoni Szczecin i wszystkim pracownicom klubu życzymy wszystkiego najlepszego. Zdecydowanie wszystkim paniom ze Szczecina i nie tylko życzymy wszystkiego najlepszego, zdrowia, szczęścia, pomyślności i żeby darzyło się tak, jak sobie tego życzą. Jeśli chodzi o ten Dzień Kobiet, to dla pań, które interesują się piłką i które są kibickami, to jest bardzo dobry Dzień Kobiet. Pogoń rozprawiła się z Radomiakiem w stosunku 4-0 w ostatni piątek. No i Pogoń wskoczyła na fotel lidera PKO BP Ekstraklasy. Fajne wydarzenie, ważne wydarzenie. Fajnie, że odbiliśmy się po tym meczu z Lechem Poznań, który nam nie wyszedł, ewidentnie nam nie wyszedł, gdzie popełniliśmy bardzo dużo błędów, takich, które nie powinny się przydarzyć, gdzie popełniliśmy takie dziecinne błędy, które spowodowały gole dla Lecha, bo ten mecz, tak jak już mówiliśmy wcześniej, nie był meczem, żeby zostać zdeklasowanym tak aż 3-0. Zupełnie inaczej wyglądał mecz z Radomiakiem. Tutaj ta przewaga Pogoni nad swoim rywalem była zdecydowanie większa. Pogoń dominowała od pierwszej, w zasadzie do ostatniej minuty. Zdobyła 4 bramki, mogła jeszcze kilka i było to na pewno fajne wydarzenie. Wszyscy ci, którzy przyszli na stadion, wychodzili z niego zadowoleni. No a tak jak powiedziałeś, ostatecznie po niedzielnych meczach jesteśmy liderem PKO Ekstraklasy. Sytuacja w tabeli, w tym czubie, no nie tylko w czubie, bo w dole też, ale my skupiamy się na czubie, jest bardzo, bardzo ciekawa. Daniel, kiedy wysłałeś mi informację, jak może wyglądać skład Pogoni, pomyślałem przez chwilę, że mnie ściemniasz. Tak, ten skład dotarł do mnie kilka godzin przed meczem w okolicy popołudnia, około godziny 12:00 i też byłem dość mocno zaskoczony ilością zmian, no i postawieniem tak naprawdę na kilku piłkarzy, którzy od dłuższego momentu byli schowani w tak zwanej szafie, głęboko pod tymi zimowymi swetrami. Ciężko było przypuszczać, że nagle Kamil Drygas wskoczy do wyjściowego składu. Ciężko było przypuszczać, że Piotr Parzyszek nagle znajdzie się w wyjściowym składzie, bo w dwóch ostatnich meczach nie ruszył się nawet z ławki rezerwowych. No było naprawdę dużo takich zmian i wszyscy zastanawialiśmy się, czy to wypali, czy trener Runiajcz postradał zmysły, czy ma naprawdę jakiś ciekawy plan na to spotkanie. Ostatecznie wszystko wskazało na to, że były to dobre ruchy, bo Pogoń grała naprawdę dobrze, naprawdę fajnie się to oglądało, przyjemnie. Pogoń dominowała i tak naprawdę nie pozwoliła na nic swojemu rywalowi. No właśnie, to twoim zdaniem Radomiak był tak słaby, czy Pogoń tego dnia tak mocna? Myślę, że Pogoń tak mocna, że Pogoń była zdeterminowana, aby zmazać plamę po meczu z Lechem Poznań. Ja już patrząc na piłkarzy, którzy wychodzą na rozgrzewkę, bo zawsze jestem przed meczem około 1,5 godziny już na stadionie, gdzieś w okolicy bramki, przy której rozgrzewa się Dante Stipica. No i to taki standard, że Dante wchodząc do bramki zawsze macha mi ręką, jest taki uśmiechnięty. Tym razem było to machnięcie ręką, przywitanie się, ale bez uśmiechu, taka pełna koncentracja, pełna taka można powiedzieć nawet złość wymalowana na twarzy. Było widać to już po Stipicy. No i widać było to od pierwszych minut spotkania. Pogoń ruszyła na swojego rywala i już przed tą bramką strzeloną przez Drygasa miała dwie bardzo dobre sytuacje, żeby jeszcze wcześniej otworzyć wynik. A przecież bramka padła naprawdę bardzo, bardzo szybko. Kacper Kostosz zadebiutował w tym spotkaniu w barwach Pogoni. Jest jedna rzecz, którą żałuję. Nie dostał szansy debiutu drugi Kacper. Kacper Łukasiak. Tak, no to jest taki wychowanek z krwi i kości Pogoni Szczecin. Przechodził przez wszystkie szczeble szkolenia w Pogoni. Idealny moment, kiedy wchodził właśnie Kostosz na boisko, aby dwóch Kacprów pojawiło się w jednym momencie, ale ja wiem, trener Kosta step by step i czas na niego jeszcze przyjdzie. Zdecydowanie tak. No wracając jeszcze do Kacpra, to jest człowiek, który ma Pogoń w sercu. Jego tata jest trenerem grup młodzieżowych, więc to też na pewno gdzieś odgrywa jakąś taką rolę tego przywiązania do klubu. Ten chłopak był królem strzelców poprzedniego sezonu Centralnej Ligi Juniorów. Grał w meczach z Deportivo i był wyróżniającą się postacią w tej młodzieżowej Lidze Mistrzów. W trzeciej lidze zbiera cały czas doświadczenie, no i gdzieś korzystając z tych chorób, urazów naszych piłkarzy, znalazł się w kadrze meczowej na spotkanie z Radomiakiem i szkoda, że gdzieś tam chociaż tych 2-3 minut takich symbolicznych nie dostał, ale no przyjdzie na niego czas. Wiemy, jak trener Kosta Runiajcz podchodzi do młodych piłkarzy. Każdy musi na swoją szansę zapracować, odpowiednio wyczekać, wejść głodnym gry i pokazania się
oby to był właśnie taki mecz, że Kacper Łukasiak dostał jeszcze takiego pozytywnego kopa do tego, żeby walczyć o to, aby dostać swoją szansę w pierwszym zespole. Już za chwilę dowiemy się, kto został super piłkarzem meczu z Radomiakiem Radą. Zostańcie więc razem z Super FM. Super piłkarz meczu. Super piłkarz meczu z Radomiakiem Radą. W tym momencie możemy powiedzieć tylko tyle, że wybór był bardzo trudny, ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Zdecydowanie inaczej niż w przypadku meczu sprzed tygodnia. Widać to nawet po liczbie ankiet, jakie otrzymaliśmy od naszych użytkowników, bo było ich tym razem 5814. Bardzo dobry wynik. No to co? Miejsce piąte. Jakub Bartkowski. Nota 7,49. Pozycja czwarta. Mateusz Łęgowski z notą 7,87. Pozycja trzecia. Konstantinos Triantafylopoulos 8,17. Miejsce drugie. Kamil Drygas 8,28. I pozycja pierwsza. Damian Dąbrowski z notą 8,32. Myślisz, że tym meczem Damian Dąbrowski przypieczętował to, że będzie powołany przez Czesława Michniewicza do kadry na najbliższe mecze? Mocno na to liczę, a jeśli jeszcze tego nie zrobił, to liczę, że zrobi to w Krakowie w sobotę, bo powołania wysyłane będą do piłkarzy z Ekstraklasy w poniedziałek przeciwko swojemu byłemu klubowi, którym na pewno chciałby coś udowodnić. Niech powtórzy to, co zrobił w meczu z Radomiakiem. To już wiemy, kto został super piłkarzem meczu z Radomiakiem Radą, a co za chwilę na antenie Radia Super FM w audycji Pogoń FM w drodze do Europy? Za chwilę usłyszymy pomeczową wypowiedź Kamila Drygasa, który udzielił mediom klubowym, a następnie usłyszymy moją dzisiejszą rozmowę z Igorem Łasickim. Zostańcie z nami. Pogoń FM. W drodze do Europy. W radiu Super FM. Super FM. Wracamy do audycji Pogoń FM w drodze do Europy i na początek zgodnie z zapowiedzią pomeczowa wypowiedź Kamila Drygasa. Ten mecz z Lechem przeanalizowaliśmy bardzo szybko, od razu dzień po meczu, wyrzuciliśmy go z głowy, wyszliśmy w nowy tydzień z czystymi głowami, no bardzo, bardzo chcieliśmy tutaj dzisiaj wygrać, udało się, jeszcze tak okazale, no wspaniale. No na pewno bardzo, bardzo mi zależało na tym, żeby gdzieś się pokazać, no bo tak naprawdę ostatnie mecze gdzieś tam bardzo mało tych minut miałem. No ale mamy taką szeroką kadrę, że nieważne kto gra, nieważne kto wchodzi, gdzieś tam daje jakąś jakość, każdy daje coś ekstra. Chwała nam za to, nikt się nie obraża, pracujemy dalej. Patrzymy na to tak, że gdzieś tam każdy kolejny mecz chcemy wygrać. Pewno będziemy walczyć do końca, zostało 10 spotkań. No i zrobimy wszystko, żeby ten sezon zakończyć na pierwszym miejscu. No coś wspaniałego, ostatnie dwa mecze, gdzieś tam praktycznie komplet publiczności. No to jest coś pięknego w tych ciężkich czasach, no jakaś odskocznia, no bardzo się z tego cieszymy. To był Kamil Drygas, a teraz czas na rozmowę, jaką Daniel dziś przeprowadził z Igorem Łasickim. Igor Łasicki, obrońca Pogoni Szczecin. Igor, nastroje w weekend chyba odpowiednie po takiej wygranej z Radomiakiem 4-0. Na pewno bardzo się cieszymy, że udało nam się wygrać, w szczególności po takiej porażce z Lechem Poznań, gdzie się mocno odczuliśmy, ale od razu pokazaliśmy tą wolę zwycięstwa i wróciliśmy na ścieżkę zwycięstw i koncentrujemy się teraz na Krakowie, bo wiemy, że ten każdy kolejny mecz jest dla nas najważniejszy, w szczególności jak się patrzy na tabelę, tak? Gdzieś Lech i Raków są blisko na jeden punkt, także tak jak powiedziałem, ten każdy kolejny mecz jest najważniejszy. W niedzielę zaglądasz w tabelę Ekstraklasy? Dokładnie. Fajnie. Fajnie jest, jak jest się na pierwszym miejscu. I no i nic, musimy dalej wygrywać, dalej być skoncentrowani, bo wiemy, że Lech i Raków będą napierać, także czekają nas fajne mecze. Spodziewałeś się, że ta wiosna tak się dla Ciebie ułoży? W tej chwili ciężko wyobrazić sobie drużynę bez Igora Łasickiego. Na pewno nie. Nawet kiedy gadaliśmy z chłopakami, jakby mi ktoś powiedział na obozie w Turcji, że zagram 3 mecze, no to nie uwierzyłbym. No ale jednak piłka właśnie pod tym względem jest, no jest fajna, bo no nie można się spodziewać w sensie takich rzeczy, tak? I tak samo było ze mną, że no nie spodziewałem się tego, ale cieszę się bardzo, że mogłem zagrać i pokazać się w końcu kibicom Pogoni. Przed tym pierwszym meczem, kiedy wskoczyłeś do składu, były takie dodatkowe emocje, bo no, było to dość niespodziewane. Tak, no gdzieś trener już po meczu z Zagłębiem powiedział mi, że będę grał, także mogłem się do tego meczu przygotować. Na pewno było inaczej, bo prawie przez 2 lata no nie grałem, tak?
a teraz już wiedziałem, że zagram, no to na pewno towarzyszyły już gdzieś taki, można powiedzieć, lekki stres, ale taki pozytywny, tak? Ja się cieszyłem z tego, że po prostu, że mogę zagrać w takiej drużynie, no, która walczy o ten najwyższy cel, i tak do tego podszedłem i wydaje mi się, że dałem radę. A takie mecze na zero z tyłu chyba cieszą podwójnie w takim wypadku. Jak najbardziej tak, dla obrońcy zagrać na zero z tyłu to tak jak dla napastnika strzelić bramkę. Igor, zimą mówiło się o tym, że inne kluby interesują się tobą, bo twój kontrakt wygasa, mówiło się gdzieś o Jagiellonii, sam o tym mówiłeś w wywiadzie dla portalu Łączy Nas Piłka. Jaka przyszłość przed tobą? No na razie można powiedzieć, że to wszystko się zmieniło, bo gdzieś grając tutaj na razie jestem spokojny o przyszłość gdzieś i koncentruję się na najbliższych meczach, bo wcześniej nie grając to wiadomo, że gdzieś chciałem po tych 2 latach po prostu odejść i grać, ale teraz wszystko się zmieniło i na spokojnie czekam, co będzie. Wrócę jeszcze na chwilę do sytuacji w tabeli. Punkt przewagi nad Rakowem i Lechem. To komfortowa sytuacja, czy znów pojawi się jakiś taki dodatkowy stres, który może plątać nogi? Znaczy myślę, że my nie będziemy na to patrzeć, bo jest przed nami 10 kolejek i to po każdym meczu może się zmieniać. Także, tak jak powiedziałem wcześniej, my będziemy koncentrować się na najbliższym meczu i kluczowe dla nas będzie, żeby ten każdy kolejny mecz po prostu wygrywać i dawać siebie wszystko. Masz jakieś wspomnienia związane ze stadionem Krakowi? Nie, raczej nie mam. Jedynie co to rehabilitacja w Krakowie, tylko takie wspomnienia, jeśli chodzi o Kraków. Mecz z Krakowią będzie ważny. Wy ostatnio na wyjazdach punktujecie dobrze. Takiego punktowania na pewno oczekuje od was trener. Uda się to utrzymać w kolejnym meczu? Mam nadzieję, że tak. Jesteśmy, uważam, w dobrej formie. Pokazaliśmy to teraz z Radomiakiem. Gdzieś poprzedni mecz jeszcze z Lechem Poznań no, nie wyszedł nam, ale udowodniliśmy to z Radomiakiem, że naprawdę jesteśmy w dobrej formie i to wszyscy zawodnicy, nie tylko gdzieś pierwsza jedenastka, tylko naprawdę cały zespół ciężko pracuje i udowodniliśmy to. Tyle piłkarze Pogoni, tyle Kamil Drygas, tyle Igor Łasicki. U nas już za chwilę gość. Zadzwonimy do Dawida Trzeźwińskiego, który organizuje bardzo ciekawe wydarzenie w nadchodzącą niedzielę. Gość w audycji Pogoń FM w drodze do Europy. Gość w audycji Pogoń FM w drodze do Europy, Dawid Trzeźwiński. Dawid Trzeźwiński, który organizuje mecz wsparcia Polska-Ukraina. Dobry wieczór, Dawid. Dobry wieczór wszystkim, pozdrawiam serdecznie. Zanim porozmawiamy o tym meczu, to powiedz mi, jak ty oceniasz jako były gracz Pogoni Szczecin, Pogoń Szczecin w tym sezonie? W podtytule tego pytania, czy mistrza Polski nadejdzie wreszcie czas? Jeżeli chodzi o mistrza Polski, no to szczerze w to wierzę, że w tym roku nam się to uda. Już poprzedni sezon pokazał, że Pogoń jest już znaczącą siłą w Polsce. Ostatni mecz Lecha Poznań bym potraktował po prostu w formie wpadki, bo tak naprawdę 6-7 minut zmazało obraz całej gry, który według mnie był mecz na remis po prostu. A jak to wiele osób już kiedyś powiedziało, że mistrza to się zdobywa z tymi drużynami ze średniego miejsca lub z dolnych rejonów tabeli, a nie do końca z tymi dwoma, trzema drużynami, które są, bo Lech sam ostatnio zgubił punkty, więc tak naprawdę jeszcze sprawa jest otwarta. Wszystkie karty są w naszych rękach, więc wierzę w to, że w tym roku wszyscy będziemy się cieszyć z Mistrzostwa Polski w Pogoni Szczecin. Przechodząc jednak do rzeczy bardzo ważnych, Dawid, skąd w twojej głowie wziął się pomysł na zorganizowanie meczu charytatywnego dla Ukrainy? Wiesz co, dość często z Grzegorzem Szymańskim organizuję akcje charytatywne dla różnych osób, najczęściej gdzieś tam chorych dzieci, więc to był gdzieś tam mój pierwszy pomysł, wiadomo, pomoc, ale że gdzieś tam, tak jak wspomniałem, wywodzę się ze środowiska sportowego, piłkarskiego, no to pierwsza myśl to było zorganizowanie meczu. Tak samo mam gdzieś tam przyjemność znać dobrze Olka Moskalewicza czy Bartka Ławę i występować z nimi w drużynie Portowcy Stars, więc trochę mi było łatwiej, bo zrzuciłem chłopakom pomysł, czy po prostu wezmą w takim czymś udział. Zadzwoniłem do wiceprezesa PZPN-u i prezesa zachodniopomorskiego Maćka Mateńko, który od razu powiedział, dobra Dawid, możemy to robić, no bo głównym powodem, które mnie wstrzymywało, żeby to troszeczkę wcześniej zrobić, było brak dostępnego jakiegokolwiek obiektu, bo wiadomo, że ruszają ligi młodzieżowe, jakieś tam niższe ligi, czwarte, trzecie, więc ciężko było. Maciek nam wszystko załatwił, więc potoczyło to się takim torem, że nigdy w życiu ja bym się tego nie spodziewał, bo na ten moment piszą o nas media w całej Polsce. Ty, Sebastianie, odezwałeś się w sumie pierwszy z mediów praktycznie na drugi dzień do mnie, jak tylko gdzieś tam jakaś tam była wstępna informacja, że coś takiego będzie, więc potoczyło się naprawdę fajnym torem. Symboliką jest to, że tak naprawdę jest mecz Polska-Ukraina. Ja to dzisiaj rozmawiałem notabene z byłym piłkarzem Lecha Piotrkiem Rejsem, że tak naprawdę jest druga symbolika, że jakbyś popatrzył na skład, który będzie, to jest połączony
osób, które jest tak naprawdę powiązane i z Pogoniem, i z Lechem Poznań, jest tak. W tym momencie nawet sobie otworzyłem, żeby nikogo nie pominąć, to mamy z 5-6 zawodników, którzy grali i w Pogoni, i w Lechu Poznań, tak naprawdę. O tych zawodnikach już za chwilę sobie porozmawiamy. To wydarzenie 13 marca od godziny 13 na boisku przy Witkiewicza 72. No i moje pytanie jest następujące, a raczej jest to taka obawa, czy tam się wszyscy kibice, którzy są chętni do zobaczenia tych zawodników na boisku, pomieszczą? No wiesz, to mieliśmy właśnie, że tak powiem, wczoraj spotkanie nasze z sztabu organizacyjnego, tak, bo to nie jest tak, że ja robię to sam, bo włączyło się naprawdę kilka fajnych osób, które pomagają mi tak naprawdę dzień i noc. Ja nie mam czasu w ogóle pracować w tym momencie i żona to też chce mnie z domu wyrzucić, bo to tak powiedzieć pół żartem. Ale też mam taką obawę, wczoraj właśnie rozmawiałem się z Maćkiem, że może być tak, że no już rozmawiałem z policją, żeby przyjechała, kierowała ruchem, bo robi się to po prostu takie wydarzenie na ogromną skalę, a nie ma drugiego obiektu na ten moment w Szczecinie, na którym moglibyśmy to zorganizować, tak? Bo są nowe obiekty na ulicy Kresowej, które uważam, że nie pomieściłyby nam jakichś tam namiotów i atrakcji dla dzieci, więc na ten moment optymalnie było na Witkiewicza. Stadion Arconi też jest w remoncie, więc to była gdzieś tam powiedzmy jedyna opcja, gdzie moglibyśmy chociaż trochę innych atrakcji, bo chcielibyśmy zaprosić nie tylko osoby, które chcą obejrzeć mecz piłkarski, bo to będzie połączone z turniejem piłkarskim, można powiedzieć dzikich drużyn, ale to praktycznie zaprzyjaźnionych drużyn, z którymi gdzieś tam jakiś mam kontakt. Wystąpią też między innymi Portowcy Stars, Odboje Stali z Szczecin, czy drużyny, w której ja gram na Futbol Arenie. Będą też duże atrakcje dla dzieci, jakieś dmuchane zamki, malowanie buziek, strefa przedszkoliady będzie gastronomia, gdzie wojsko wystawi grochówkę, pączki, no tak naprawdę mamy dopięte wszystko prawie na ostatni guzik, plus jeszcze szykujemy kilka niespodzianek, ale to jest tak samo jak z tymi wiadomościami, które podaje gdzieś tam do mediów, dopóki nie mam czegoś potwierdzonego w 100%, zresztą sam do ciebie gdzieś tam pisałem, że jest opcja Tomka Kędziory, ale nie daję na razie informacji, dopóki nie mam potwierdzenia w 100%, mam coś w 100% potwierdzone, załatwione, to dopiero gdzieś tam ujawniamy te informacje. Na pewno mogę ujawnić, że będą licytacje jednak, doszliśmy do tego, będzie można wylicytować kolację lub trening z Michałem Materlą, indywidualny trening z Sebastianem Kowalczykiem. No i mamy jeszcze kilka w zanadrzu niespodzianek, które będziemy gdzieś tam na bieżąco podawać, jak uda nam się załatwić. Jesteśmy w audycji Pogoń FM w drodze do Europy we wtorkowy wieczór, mecz i cała ta impreza w niedzielę. No to na dziś, na teraz, na wieczór we wtorek. Kogo możemy zobaczyć, kogo na pewno zobaczymy na boisku podczas tego spotkania? Na pewno, słuchaj, wiesz co, z takimi rzeczami jest tak, że zawsze może ktoś jeszcze tam gdzieś tam wypaść w ostatnim, że tak powiem, dniu, bo czasami tak się zdarza. To ludzie dlatego gdzieś tam rzucają na dziś, na wieczór, na wtorek. Na dzisiaj, na wieczór mamy. Tak, mam przeczytać całą listę, czy po prostu wymienić kilku, bo to jest dość długa lista. Kilka najbardziej znanych postaci. No to myślę, że najbardziej znaną, może symbolicznie tak naprawdę, bo Tomek, jest to Tomasz Kędziora, który jest zawodnikiem reprezentacji Polski, powołany na mecz barażowy, ale jest też zawodnikiem Dynamo Kijów, który uciekł tak naprawdę przed wojną z Ukrainy i pomógł przy tym Włodymirowi Kostewiczowi, który też tutaj do nas przyjedzie i z nami zagra. Tak? Wiadomo, że to będzie symboliczny ich występ, jakieś tam kontrakty, no Tomek zaraz ma mecz w reprezentacji Polski, więc to będzie taki symboliczny występ, ale to jest moim zdaniem, że tak powiem, można powiedzieć petarda nazwisko, ale do tego mamy Maćka Stolarczyka, trener reprezentacji Polski do lat 21, Edia Drandina przyjedzie nam Piotrek Krej z Poznania, Michał Materla, tak? Bo to nie jest tak, że tylko piłkarze grają w tym wydarzeniu, więc chciałbym też tak połączyć różne środowiska. Marek Kolbowicz, Maciej Jewtuszko, Bartek Ława zagra, Piotrek Celeban przyjedzie z Wrocławia, drugi trener Pogoni, Robert Kolendowicz będzie z nami grał, który też jest byłym piłkarzem Pogoni, Radek Król, Artur Andruszczak, Arkadiusz Mysona, no kurde, mógłbym te nazwiska jeszcze wymieniać, myślę, że przez ładnych parę minut, plus tak jak powiedziałem wcześniej, jeszcze gdzieś tam rozmawiamy, jeszcze pracujemy, żeby jeszcze kilka osób gdzieś tam do nas przyjechało. Wiadomo, że to nie jest... My, niestety Szczecin polega na tym, że jesteśmy gdzieś tam na drugim końcu Polski i gdzieś tam ciężko namówić osoby gdzieś tam, które są 400-500 kilometrów, żeby przyjechały na jakieś wydarzenie, które trwa 20-30 minut, no bo to wiadomo, że zwiąże się tak naprawdę ze stratą całego dnia. Mówimy o aspektach sportowych, ale warto też powiedzieć, że mocno liczymy na kibiców i na ich otwarte serca, bo takie jest założenie tego meczu, żeby zebrać środki, żeby zebrać potrzebne rzeczy, czy też oddać krew, tak? Bo te wszystkie rzeczy można było przeczytać w sieci przy wydarzeniu, które organizujecie. Dokładnie, no to jest mecz charytatywny, więc cel jest tak naprawdę, wydarzenia sportowe jest, że tak można powiedzieć, dodatkiem, ale głównym celem jest zbieranie darów, głównie artykułów higienicznych, artykułów medycznych, no będzie można na miejscu, tak jak wspomniałeś, oddać krew,
No i będziemy też zbierać pieniążki dla ofiar dotkniętych wojną na Ukrainie. Mogę jeszcze dodać, że trenerami reprezentacji Polski będzie Olgier Geblewicz i prezydent Piotr Krzystek, a ze strony Ukrainy będzie honorowy konsul pan Henryk Kołodziej, bo o tym zapomnieliście tam wspomnieć. Dokładnie tak. Dawid, dziękujemy tobie za to, że znalazłeś chwilę czasu, aby z nami porozmawiać we wtorkowy wieczór. Tak już przy okazji powiem tylko, że jesteśmy umówieni na czwartek, abyś był gościem popołudniowego programu Dokładnie. Super Popołudnie w Radiu Super FM. Wtedy też o tym wydarzeniu dużo mówić będziemy. No to co? Dziękuję. Wyśpij dziękuję się i pozdrawiam wszystkich kibiców w Pogoni. Dziękuję, do zobaczenia. To był Dawid Trzeźwiński, dziękujemy bardzo serdecznie. Mówiliśmy o meczu wsparcia Polska-Ukraina, który 13 marca o 14.30, a sama impreza rozpocznie się o 13.00 w Szczecinie na Witkiewicza. Pogoń FM. W drodze do Europy w Radiu Super FM. Super FM. Kończymy powoli dzisiejsze kolejne już wydanie audycji Pogoń FM w drodze do Europy. Jesteśmy liderem, mamy punkt przewagi nad Lechem oraz nad Rakowem i mamy przed sobą bardzo ciężkie spotkanie w Krakowie. Bardzo ciężkie spotkanie na terenie, który zawsze kojarzy mi się z takimi wyrównanymi i bardzo trudnymi meczami dla Pogoń Szczecin. Były też mecze takie jednostronne, gdy Pogoń wygrywała tam na przykład 3-0 po hat-triku Adama Frączaka, ale zazwyczaj były to mecze gdzieś przy wyniku 0-0, 1-1, 1-0 w którymś ze stron. Krakowia na pewno będzie głodna i chętna rewanżu po tym, co zagrała w meczu z Górnikiem Zabrze, gdzie nie zaprezentowała się z dobrej strony i będą chcieli na pewno pokazać przed własną publicznością, że był to tylko wypadek przy pracy i wcale nie są źle przygotowani do rundy wiosennej. No i ciekawe, co znowu ze składem zrobi trener Kostaruniaj. Kilku zawodników myślę, że dało taki pozytywny sygnał. Mówię o tych, którzy wskoczyli do składu, tacy jak Kamil Drygas, który no, moim zdaniem był najlepszym zawodnikiem w tym meczu, czy też Rafał Kurzawa, że zasługują na to, żeby być wyjściowej jedenastce. A na ławce jest przecież na przykład Sebastian Kowalczyk, bez którego do tej pory nie wyobrażaliśmy sobie składu Pogoni Szczecin w tym sezonie, czy Luka Zachowicz, który też na pewno będzie liczył na to, że zagra i będzie mógł strzelić jakiegoś gola. Ty wybierasz się do Krakowa, tak jest? Wybieram się do Krakowa, lecę nawet do Krakowa, także mam nadzieję, że będę tę długą podróż powrotną spędzał w dobrym nastroju, w dobrym humorze. My gramy w Krakowie z Krakowią, ale gra w Krakowie z Wisłą Kraków. Wisłą Kraków, która ma nóż na gardle. Nóż na gardle i wcale to nie musi być taki łatwy mecz dla Lecha Poznań, bo czytam sobie opinie kibiców, w zasadzie większości klubów PKO Ekstraklasy. Kibice Lecha dość mocno przypisują sobie tutaj już 3 punkty za ten mecz z Wisłą, ale Wisła musi zacząć punktować. Wisła musi zacząć myśleć o tym, żeby zdobywać punkty w meczach z każdym rywalem i na pewno też myślą o zdobyczy w meczu z Lechem. Trener Brzęczek musi zacząć punktować, żeby utrzymać ten klub w Ekstraklasie, bo myślę, że w Krakowie nikt sobie nie wyobraża tego, że Wisła mogłaby z Ekstraklasy spaść, a w tej chwili na to się dość mocno zanosi. Raków Częstochowa z kolei gra u siebie ze Stalą Mielec, no i jest tutaj zdecydowanym faworytem tego pojedynku. Zdecydowany faworyt. Ciężko myśleć o tym, że zakończyłby się ten mecz innym wynikiem niż zwycięstwo Rakowa, ale to tylko piłka. Może gdzieś od kogoś gdzieś odbije się piłka, może ktoś zobaczy czerwoną kartkę, zmieni się oblicze całkowicie tego spotkania. Zobaczymy. No na pewno będzie to ciekawa kolejka, a sytuacja w tabeli jest taka, że tak naprawdę co kolejkę możemy mieć zmianę lidera, możemy mieć taki duży kogiel-mogiel w tym czubie tabeli i zobaczymy, co będzie się działo po tych nadchodzących meczach. Dziś od nas to wszystko w audycji Pogoń FM w drodze do Europy, która już po raz 47 pojawiła się na antenie. Dziękujemy za czas wspólnie spędzony. Daniel Trzepacz, pogońsport.pl i Super FM. Dziękuję. I Sebastian Różkowski. Kłaniam się nisko. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Dobranoc. Radio Super FM i pogońsport.pl z dumą zapraszają na program Pogoń FM w drodze do Europy. W każdy wtorek po 19 na antenie Radia Super FM. Ciekawi goście, wspomnienia i analizy. Zapraszają Daniel Trzepacz i Sebastian Rożkowski.